Pan przewodniczący Marian Filar. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj padła w tej sali cały szereg bardzo słusznych stwierdzeń. Rację pan poseł Macierewicz, że niektóre elementy tego sprawozdania, tego MAG-u mogą być odczytane w takim obraźliwym kontekście według adresatów. To jest racja. Ale rację ma także poseł Pięta, mówiąc, że albo wóz, albo przewóz. Ale skoro już przy tej barwnej analogii jesteśmy, no to zadajmy sobie, drodzy państwo, pytanie fundamentalne. Wóz albo przewóz. I z kim my chcemy dyskutować? Z furmanem, który ten wóz prowadzi? Kto chce głosować? Posłowie parlamentu Sacrissima Res Publica, który ma prawie 300-letnią tradycję. Podejmujemy się, my jako Sejm, podejmujemy się dyskusji z facetem, który te konie tam prowadzi, czy dobrze prowadził, czy źle. I co gorsza, drodzy państwo, usiłujemy recenzować jako Sejm Rzeczpospolitej. Usiłujemy recenzować to, co ustaliła w tej kwestii jakaś czrezwyczajna komisja do tam czegoś tam, w skład, w której wchodził jakiś pułkownik, czy też pułkowniczka i starszyna z Kirgizji. I panie i panowie, naprawdę macie ochotę dyskutować z tej pozycji Sejmu, z tego rodzaju podmiotem? No to jeżeli taką ochotę macie, no to ja determinacji gratuluję, jestem pod wrażeniem. Pan poseł Macierewicz. Ja tylko króciutko do wypowiedzi pana posła Filara, dlatego że już abstrahując od przywoływania nietrafnego nazwy Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, a to jest dziesięciorzędne, za to pierwszorzędne jest to, że warto przypomnieć panu posłowi, że to premier Rzeczpospolitej powierzył tej czrezwyczajce los i pamięć polskiego prezydenta i polskich oficerów. Bardzo proszę, żeby pan się 5 razy zastanowił, zanim pan to powie, bo państwo głosowaliście właśnie za tym, żeby zostawić w rękach MAK-u, tej czerwyczajki, tej generałowej, tego, o czym pan przed chwilą mówił, los i pamięć o naszych przywódcach. Więc pozwólcie teraz Sejmowi ocenić to, co zrobiono na skutek decyzji polskiego premiera. Dziękuję. Jeżeli nie byłoby na przykład tego sformułowania o odrzuceniu raportu MAK-u, to taka uchwała byłaby do przyjęcia? Oczywiście, no z taką intencją siadaliśmy dzisiaj rano do stołu na posiedzeniu podkomisji. Czy o słowo pod tytułem odrzucenie raportu MAK, czyli poparcie tego, co mówił premier? Bo rozumiem, w takim razie mówi pan poseł, że chodzi o słowo odrzucenie raportu MAK, tak? Czyli o poparcie tego, co mówił premier, a nie o samą uchwałę. Tak? Pani redaktor, nie wiem, no musiałbym powtarzać jeszcze raz to, co już pani mówiłem. No. No, ale z tego, co pan poseł przed chwilą powiedział, no to pani wie, tak? Że o odrzucenie, o to, żeby Sejm nie odrzucał raportu MAK-u, tak? Nie chcemy wnikać w treść, w meritum. No proszę sobie wyobrazić, że w uchwale Sejmu wkraczamy w meritum raportu MAK-u. No ta uchwała by musiała liczyć ze 200 stron, żebyśmy się właśnie... W tym jest spór, że my merytorycznie nie możemy wchodzić w zagadnienia, które są zawarte w raporcie MAK-u. Od tego jest komisja Jerzego Millera.